Cześć, witam, Papa z Baker Jadwa, odcinek 60. Trzeba będzie tutaj zmienić dekorację, bo jest świąteczny nastrój po naklejkę z poprzedniego odcinka, a teraz można wrócić już do nastroju jubileuszowego. Mam tutaj, okej, holiday'ę trzeba posegregować. Widać, że nie miałem. I co teraz? No kawusie możemy postawić. Mogę to graje ja tylko postawić też. Przestawimy to. To tutaj, to tutaj i to tutaj. Dobra, jak chcę jeszcze gumy postawić, to jeszcze lepiej to zrobimy. Tu. Może być medium. Nie. Ja jednak wolę, żeby było albo malejące, albo rosnące. Ale malejące jest lepsze. Mniejszy, większy. Dobra, to jednak rosnące stoi. Mniejszy, większy, największy. Mniejszy, średni, największy. Gumy nie. Gdzie mamy tych gum? Dwie są wystawione, tutaj trzecia i tam czwarta. Piąta, szósta. Ok. Tutaj poustawiamy więcej stolików. Kwiatki też mogą być. Serduszko. Tutaj jeszcze jeden stolik się zmieści. Może nie pasuje, nie pasują te rzeczy ze sobą, ale się zmieściło. Teraz te plakaty tutaj pouwieszać. Na potrzeby naklejki musiałem to zdjąć. Wszystko. Ale chyba mogę wszystko nawet powiesić, bo się wszystko ładnie mieści. Tylko żeby to było powieszane jakoś normalnie. Tak jakbyśmy chcieli, żeby to wyglądało, nie? Czyli właśnie tak, jak to robię. O, tutaj. Tutaj truskaweczka, będzie jeszcze jeden drugi taki jednopunkcikowy plakacik, to się go powiesi w tamto miejsce. I tu może nawet zostać ten czerwony. Czerwony z niebieskim ładnie się łączy. I już wybieramy zamówienie specjalne. Lemon meringue to moja szybka decyzja, bo o tak. Musieliśmy znowu odcinek o parę minut przedłużyć przez dekorację, ale mamy zrobioną. Na starych jubileusz. Pano odblokowana, gwiazdka odblokowana. Ze 101 klientów to już jest który? 101 klientów tu mamy, a to już jest który? 61, czyli jeszcze 50 osób. Ok. 50 osób, super. No 50 osób, nie? 40. Bo zwróciłem uwagę na to, że te kratki, co zostały, to ich ilość jest podzielona przez 4, ta co zostało. No to nie mogło być 50, to 40. Tak, to 40. 50, no mi się skojarzyło. Nie, 40. A ile złotych mamy? 4. I to by było na tyle. Z wizyty w księdze klientów. Super, będzie cytrynka. Tu nic nie ma, ok. Ok, mamy Tima. Orzeszki, pierniczek, gwiazdka i już.
można przyspieszyć. Bomber ma dla nas kopertę. Zatem robimy. To już będzie 20 zamówienie. 60 dzień. To się zgadza, nie? 60 dzień podzielimy przez 3. Dzielimy przez 3, wychodzi 20. To się zgadza. To się zgadza. Lemon Meringue będzie 6 albo 7, chyba że już 5. Znaczy jeszcze 4 zamówienie nie przyszło. Perfekt. 4 zamówienie jeszcze nie przyszło. To jeszcze nie szykuję tych ciast specjalnych. Będę szykował, jak już będzie wiadomo, że nie będzie innych już zamówień. Okej. Aha, nie muszę tego przyspieszać, bo mamy jakieś ciasto do wydania. Krzywo wyszło. Okej, udało się polać. Taylor. O, lemon meringue. Już teraz na 4? Okej, to już nie będę musiał chyba robić... Znaczy dobra, będę, znaczy nie będę miał możliwości zrobienia ciast na zapas. Jedno już wydane. To będę mógł najwyżej, co najwyżej closerowi na zapas zrobić. Ok, to mogę wydać. I może jeszcze jedno specjalne będę mógł robić na zapas. Zobaczymy. Mamy łącznie 8 zamówień. Mamy 8 zamówień. Jeszcze 4 przejdą. 2 wiadomo jakie, 2 nie. To wydamy. Bomber, jak tam? Perfekt. Super, perfekt. Jakie zamówienie? Pina colada. Orzeszki potem będą. Perry, też chcesz? Tak, też chcesz cytrynę. Jak myślałem o tym, żeby zrobić te 2 cytryny na zapas, to w końcu tego nie zrobiłem, a się okazało, że jednak mogłem. Okej, druga cytryna. I jeszcze 2 zamówienia, które nie wiadomo jakie będą. Orzeszki. Czwórka poszła do Taylora. Perfekta tutaj nie dostaliśmy. I to trochę mało tych punkcików. Okej, no dalej nie widzę szóstki, jest szóstka. Doczekałem się Scarlet. Scarlet akurat ma srebrny. Okej. Serniczek i czarny. Czy czarny? Akurat ten ze śladami pestek. A to są takie ślady. Nie pesek, tylko oczu. Kształt oczu ma. Mają te... takich spłaszczonych oczu.
mają ślady te tutaj, te dziurki. Taki mają kształt. Oczu. Siódmego nie ma. Jak mi ktoś powie, że będę miał siódme i ósme przyspieszać też, to nie będę zadowolony. Bo nie lubię przyspieszać ciast. Inne bym przyspieszył, ale nie ciasta. To trwa o wiele dłużej niż cokolwiek innego. Ciast. No nie polubiłem przyspieszać. I nasz tutaj closer, nie? Tu. Closer, aha, naklejka. To pewnie do pina kolady, nie? No tak, Penny. A to Penny właśnie siedzi. Jako siódma. Ale już zrobiliśmy jej inne ciasto i niech tak zostanie. Klient. Wiem, kto dzisiaj może być closerem, nie? Tak. Jabłko, limonka, pianka, białe i gwiazdka. Białe. Jabłko, limonka, pianki i gwiazdka. I gwiazdka. I teraz się te dwa ciasta pieką. Malinę. Closer właśnie mi przyszedł. Była długa przerwa po kliencie piątym i szóstym. Od przyjścia klientów następnych. A po siódemce to closer przyszedł już za chwilę. Może po prostu było tak, że gra się zastanawiała, kogo ma mi przysłać, albo żaden klient nie chciał się zdecydować, czy chce, że chce przejść. A jeżeli chodzi o to, że może mi dali po prostu chwilę czasu na to, żebym trochę nadrobił, to okej. Tylko nie miałem co nadrobić. Tak równo przyspieszamy. Jedno i drugie też już weźmiemy z mikropali. Ok, trzy rzeczy. To wafle. Siódme wychodzi. I teraz ósma. Akary przy stoliku. Closerzy chyba nie mogą siedzieć przy stoliku. I jeszcze teraz nasz major Malu. Tak powoli to leci. Trochę mi to pomaga, jak leci powoli. Mogę lepiej to poprowadzić. On nie starczyło do środka. Major Mallow. Major Mallow. Bez perfekto. I mamy rank 37, a to był odcinek 60. Strike out. Dziewiąta gwiazdka, tak? Tak, dziewiąta gwiazdka. Trafiony. No, w kijek. Bata. W bata wlazło. I od baseballa.
No, znowu. Jak pamiętacie kiedyś, jak klikałem po prostu piłeczkę tu na zielonym ekranie? A teraz wiem, że po prostu wystarczy, że kliknę myszką, jak ma piłka już polecieć. Ale znowu widać, zahaczyło o czerwone pole. No, w kijek. Nie weszło w kijek. Powiedziałbym, że weszło w kijek, teraz na pewno nie weszło. I ostatni strajk. Teraz będzie out. No teraz jak tak leciało, to trzeba było to wykorzystać. Zegarek. Zegarek odblokowany. I do następnych odcinków. Cześć!